W 20 ośrodkach naukowych na terenie całego kraju dzieci i młodzież pod okiem naukowców podglądali, jak tętni życie. To wyjątkowe przedsięwzięcie zaproponowane przez uniwersyteckie wydziały przyrodnicze skierowane jest przede wszystkim do młodzieży szkolnej, po to, by uczyć przez zabawę. Zaproponowaliśmy też szereg nowych. Między innymi bardzo ciekawe zajęcia związane z genetycznie modyfikowanymi organizmami. Czy są one rzeczywiście zagrożeniem, czy ta cała otoczka, która ostatnio i dyskusja, która ostatnio toczy się związana z GMO jest prawdziwa. Noc biologów ma na celu przede wszystkim zaciekawić młodzież naukami przyrodniczymi, zaprezentować biologię w niekonwencjonalny sposób i przybliżyć skomplikowane zjawiska przez pokazanie ich z bliska. W programie realizowanym przez Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego zaplanowano prawie 50 wyjątkowych wydarzeń. Interesujące pokazy, warsztaty, laboratoria, wykłady, a także konkursy i inne ciekawostki. Takie atrakcje cieszą się tak dużą popularnością, że Wydział Biologii otwiera swoje drzwi dużo częściej. Oprócz Nocy Biologii w zeszłym roku zdecydowaliśmy się również otworzyć nasz wydział podczas Dni Otwartych. Zorganizowaliśmy Wiosnę Biologów. Natomiast w tym roku bardzo cieszymy się z tego, że przyjęło zaproszenie naprawdę bardzo dużo grup zorganizowanych. Nasze mury są otwarte oczywiście również dla osób, które w każdej chwili zechciałyby tu do nas wejść i wziąć udział w zajęciach, które proponujemy. Warsztatów było sporo. Zainteresowaniem cieszyły się te, gdzie można było zrobić coś samemu, na przykład wyprodukować samemu nasiona. Dzieciaki, które tutaj do nas przyjdą, najpierw wysłuchają krótkiej prelekcji na temat sztucznych nasion, dowiedzą się, czym są w ogóle nasiona, jak są zbudowane, czym są sztuczne nasiona, jak takie sztuczne nasiona się wykonuje, a następnie będą samodzielnie mogły sobie wykonać takie sztuczne nasiona. Zainteresowaniem cieszyły się wszystkie warsztaty i laboratoria, bo wtedy właśnie można zobaczyć biologię od kuchni. Jednak młodzież uczestnicząca w zajęciach zainteresowana była tym, jak powstają sztuczne nasiona i jak się to wykonuje. Dzieci będą otoczkowały te nasiona, wykorzystując alginian sodu, a związkiem pozwalającym na to otoczkowanie będzie chlorek wapnia. I otoczkować będą nasiona słonecznika pozbawione okrywy nasiennej. Po raz pierwszy Noc Biologów zorganizowana została rok temu. Wtedy też cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że brakowało miejsc. W tym roku było tak samo.